No, witam serdecznie. Dzisiaj spróbujemy dorobić do tego oscyloskopu sondę. Tu mamy końcówkę sondy, tylko trzeba ją rozkręcić i praktycznie sprawdzić, czemu nie pracuje ten grzybek, który tutaj wychodzi, łapka, nie? Tu już było coś tutaj lutowane, także za chwileczkę bierzemy się do rozlutowania. No i do dorobienia gniazdka takiego 5 din. Takiego jak do starej Unitry, o takim koszulce. I co poza tym? I poza tym spróbujemy go dzisiaj troszeczkę skalibrować. Chociaż z tego, co mi tutaj pokazuje, to jest w miarę ok. W miarę bardzo dobrze. Całe pasmo akustyczne oraz pasmo ultradźwięków. Czyli milisekundy i mikrosekundy. Do 2 MHz. Pracuje oscyloskop. W sumie do 5 MHz powinien pracować oscyloskop, ale do 2 taki w porównaniu do tego oscyloskopu jest, że tak powiem, no jest super, nie? A potem troszeczkę są krzaki, także dzisiaj posiedzimy sobie nad nim. Najpierw zróbmy sobie sondę. Ładny, piękny kabelek tutaj doróbmy. Tutaj tą końcówkę muszę rozlutować i będziemy działać. Rozlutownica w ruch i jedziemy. Ok, tu mamy taki śliczny kabelek do tej sondy, który chcę zaadoptować. Jest to kabelek 75 ohmów, bardzo miękki, elastyczny, no i dosyć długi, około metra, także powinno to wszystko grać tak jak działa. Najpierw spróbujemy rozlutować tą wtyczkę ze starego przewodu. Szybciej będzie, jak zrobimy to tak. Malutki płomyczek. Ślicznie, pięknie to lejeczka zeszła. Teraz rozlutujmy bolczyk. Taki malutki bolczyk. Pozwacamy. OK. Mamy ściągniętą, że tak powiem, wtyczkę, więc teraz się weźmy do przygotowania naszego przewodu. Zróbmy tak, że to wejdzie tu. To ma wystawać tu. Czyli tutaj nie mamy zbytnio wiele miejsca, ale na to możemy sobie ładnie nałożyć tulejkę. Bo tutaj ten przewód mamy sobie tutaj zawiniemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeszcze troszeczkę musimy tutaj dowinąć tego przewodu. Tu mamy, proszę ja ciebie, 4,5 mm. No to dobrze, no to na czwórce musimy zrobić małą sprężynkę. 4 mm. I użyć wiertełka. Tak jest.
sprężynkę. O tak. Sprawdzamy, czy nasza sprężynka wejdzie. Nie wejdzie, czyli jednym słowem robimy na 3,5 mm wiertle. Rozwijamy naszą sprężynkę piękną i szukamy mniejszego wiertła. Sprawdzamy, czy wejdzie. Wejdzie. W takim razie nakładamy naszą sprężynkę na przewodzik. A po co ta sprężynka? Właśnie po to, żeby było można węższy przewód zakładać do grubszej wtyczki. To nie jest żadna cewka. Wszystko zostanie ładnie oblane cyną. O ile uda mi się to założyć tak, jakbym chciał. Dobra, skracamy. Rozizolowujemy. Przewracamy oplot na drugą stronę, o, zakładamy sprężynkę. Nadmiar. Słuchajcie, tak to ma wyglądać. Może łapnie ostrość. Założona sprężynka na zewnątrz kabla. Dobrze. No to teraz musimy wziąć ten kawałek cyny. I zrobić drugą sprężynkę, tym razem z ceny. Ok, teraz już palnika nie bierzemy, tylko zwykłą lutownicą. Może być nawet kolbo. O, ładnie sobie to wszystko cynuje. Bardzo ładnie wszystko jest pocynowane. Ok, teraz musimy sobie wymierzyć, jak daleko mamy do tego bolca, czyli mamy dosłownie krótko, pół centymetra. Mamy pół centymetra, 6-7 mm odcinamy. No panie inżynierze Janku, brak odzewu. Jak podłączam głośnik, trzaski tam słychać delikatne jakieś postukiwania, ale siebie samego nie słyszę. Zrobiłem głośniki na wyjściu, laryngofon na wejściu, lipa. Poczekaj, bo się właśnie film nagrywa, także zaraz się odpowiem. Jeśli nie słychać nic, a wstrząsów, jak stukasz w te wkładki, też nic nie słychać? Spukam, krzyczę, różne wyrazy.
razem mówiłem i nie działa. To dlatego wojnę przegraliśmy. Kurde, może bym po rusku coś powiedział, to by zatrybiło, co? Niekoniecznie, słuchaj. Dobra, ja lutuję tobie wtyczki w tej chwili do tego, do oscyloskopu, do sondy. Będę zaraz, że tak powiem, odpalał sondę do oscyloskopu i zrobimy taki mały pomiar na filmie przy okazji. Co on potrafi, czyli zmierzymy wzmacniaczyk mały, słuchawkowy, pomierzymy, sprawdzimy, czy jest to samo, co ma na HP-ku. No dobra, bolczyk przylutowany. No, ślicznie. Więc teraz możemy założyć tą osłonę, którą potem rozgrzejemy sobie tutaj ładnie lutującą i wlejemy do środka cyny. Zobaczcie. Tu możemy sobie ładnie zaprasować praską. Jak znajdziemy praskę, była pod ręką. Teraz jak mamy przynawinięto koszuleczkę... Tak, przyczepiasz go na pasku, są z dwóch stron krtani, zaciskasz, żeby to ładnie przylegało. Są takiej miękkiej skórce, żeby tam jakichś odparzeń nie było i no, mówić trzeba, ale nie bezpośrednio, tylko trzeba tam krzyknąć, nie? I żadnego odzewu tam nie ma, nie? Chociaż gdy podłączę bezpośrednio do komputera, do wejścia mikrofonowego, to ryngofony działają, tylko że bardzo cicho. Ale normalnie w rejestratorze dźwięku mogę się nagrać, także one działają. Czyli słuchaj, masz taką wersję tego laryngofonu, że tam siedzi elektratowy, no. Wejście mikrofonowe, nieliniowe w PC-cie ma zasilanie 1,5 V. Czy tam ileś, nie wiem ile tam voltów idzie. No ale jest zasilony ten wkładka mikrofonowa, także dlatego cośkolwiek słychać, nie? Oj, przy okazji dyskusja się nawiązała. Dobra, jedziemy z tym cynowaniem. Wiem jedno, jakbym dokupił do tego homofonu drugą część, czyli czołg, to by zadziałało. Dobra. Dobry. Słuchajcie, wtyczkę zalutowaną. Teraz będziemy musieli sprawdzić, czy nie mamy zwarć. Tu musimy drugi koniec kabelka rozizolować. Tu będziemy musieli sobie wyciągnąć środeczek spod ekranu.
a przed nim po prostu znosili półtora wąta i zobaczyć co będzie. Ja o tym samym mu mówiłem, żeby zasilił tą wkładkę. No ja tak próbowałem z bateryjką i tak dalej, i nie wyszło mi też, też nie było żadnego efektu, wiesz? Okej, tu nie mamy zwarcia. Tu mamy połączenie, jeszcze masa. Mamy połączenie, słuchajcie. Wtyczka zalutowana. Teraz zakładamy resztę wtyczki. Wtyku. O. I mamy piękny wtyk do sondy. Ładnie ostrość. Piękny wtyk do sondy. Tu mamy tę sondę, zaraz ją sobie poczyścimy. Złożymy, zrobimy i za chwileczkę, słuchajcie, się spotykamy. Będziemy mierzyć wzmacniacz słuchawkowy. No, końcowy etap. Troszeczkę skróciłem filmik. Założenie ekranu na wtyczkę. Zmontowanie wtyczki. Zaraz przetestujemy. Czyli jak mieliśmy 1 V na jedynce, to teraz będziemy mieli 10 V na jedynce, bo sonda jest 1 do 10. A wygląda to tak w całości. I tu mamy krokodylka do masy. No i wtyczka, nie? Metr kabla. Podłączmy sobie tutaj pod wejście. Najpierw ustalmy sobie 0. Ostrość. Wszystko git. No i podłączamy generator, słuchajcie, tak. Spinamy masę z masą i masę drugiego oscyloskopu do... Wszystkie masy do kupy. Drugiego oscyloskopu do... który będzie nam po prostu wzornikiem. Puszczamy sygnał. Jak widzicie, mamy prostokąta. I teraz podłączamy jeszcze o tamten oscyloskop. I mamy w ten sposób tak. Tu mamy 1,01, czyli 1 V to kratka. Czyli mamy 2 V. Sprawdzamy na tym. Mordę strzelił, równo 2 V. Ekstra. Tak jak bym chciał. No to teraz przełączmy sobie zakres pomiarowy napięcia. Już nie ruszamy częstotliwości na razie, bo częstotliwość to swoją drogą. Ustawmy sobie pomiar często razy 2. Tu musimy troszeczkę rozkręcać ten, bo nie pasuje mi wskazania pokrętła, czyli musimy sobie od razu skalibrować pokrętło. O! Jeśli ktoś myślał, że to się w inny sposób kalibruje, to się to grubo mylił. Napięcie razy 2, czyli mamy 2 V na jedną działkę. Musimy teraz tak, zerować sobie oscyloskop na początek. Niestety to jest analog. Musimy równiutko na 0 ustawić. O! Troszeczkę przyciemnijmy, żeby ostrość łapy była lepsza. I ostrość, dobra. Mamy ostrość. Podłączamy. No i mamy w połówkach, czyli jest cacy. 1 V razy 2, czyli mierzymy w tej chwili 2 V, to jest jedna kratka. I mamy w połówkach kratki. Czyli podnosimy napięcie sobie do, na tym oscyloskopie, równiutko do 5 V. Mamy równiutko 5 V. A tu mamy, zobaczmy ile kratek, raz, dwa, no 3, no to mamy 6 V. Mamy 2,5. Czyli 5 V. Widzicie? Wystarczy troszeczkę odjechać, nie mieć równiutko skalibrowanego tego zera tu i już pokazuje anomalia. Ale w tej chwili pokazuje 5 V. 2,5
trochę górny wzmacniacz za dużo, to że zamiast go sobie ruszymy. Ruszmy do sobie delikatnie, gdzie jest mój trymer. X, Y. X. Generator podstawi czasu. Ok. Mamy równiutko w połówkach. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Chyba widać. No to napięcie teraz zróbmy sobie tutaj napięcie. Ja tutaj sobie ustawię 5 V na działkę. Faktycznie tutaj też jest przesunięcie. Czyli tutaj dobrze pokazywał. Zróbmy auto. I ustawmy sobie 5 V na działkę. Jeden kawałek. OK, 5 V na działkę i tu ustawmy 0,5, czyli 5 V na działkę. I mamy dokładnie 5 V, jedna działka, 5 V, jedna działka. Słuchajcie, nie ma potrzeby kalibracji na 5. Jest ekstra, 1 do 10. Trzeba tylko pamiętać, że tu mamy 1 do 10, czyli jeśli tu mamy 1 V, to tu mamy 10 V. Jeśli mamy 0,5, tak jak teraz jest, to mamy 5 V. Jeśli zrobimy sobie 2, to mamy razy 10, 20 V na działkę. Razy 5, dobra, zmierzmy sobie jeszcze ten największy, to mamy 50 V na działkę. Spróbujmy jeszcze zmierzyć ten 50 V na działkę. Sobie też go przestawimy na 50 V na działkę. I dowolny z generatora sygnał prostokąta. Co my tu mamy? 26, 25 V. 25 V. Coś tutaj się burzyć zaczęło. Moment, trzeba masę podpiąć. 25 V, czyli mamy, jeśli mamy tu piątkę ustawioną, to razy 10 to jest 50. To jest jedna kratka, a my mamy pół kratki. Tak, mamy 20 V na działkę, czyli mamy 20,5. I wszystko cacy. Ekstra. No dobra. Kalibracja sondy. Tutaj ten oscyloskop ma z boku. Zaraz, moment. Muszę wziąć obudowę i przyłożyć otworek. To chyba bodajże tutaj będzie. A może nie? Nie, to nie będzie z tej strony. Ma wyjście generatora. Z której strony to było? To było tak. Było popiętło. Tu mamy wyjście generatora. Teraz zobaczymy. Ma wyjście generatora prostokąta. Dobra, odpinamy, słuchajcie, bo tu nie ma sensu się nad nim mordować. Mamy sondę, mamy zrobiony oscyloskop. Odpinamy, skręcamy to wszystko do kupy. Jeszcze tylko i sobie jeszcze dzisiaj przymierzymy ten wzmacniaczyk, który był robiony, słuchawkowy. I jednym, i drugim porównamy sobie wykresy. Dobra, działam. Skręcam i za chwileczkę się spotykamy. Po reklamie. I jeszcze na koniec taka mała wisienka na torcie, że tak powiem. Musimy dobrać gałkę, bo nie było przecież, nie? Zanim zaczniemy mierzyć, to wysypmy sobie tutaj nasze gałeczki i może się uda trafić oryginał. Słuchajcie, może się uda trafić oryginał. Ojojoj. To na pewno nie oryginał. To też nie. A jeśli nie oryginał, to tutaj mamy na cienkę. O, taki piękny, słuchajcie. To może nawet dwa takie zrobię do jasności, takie większe pokrętło. Rutek mówił, że ma palce jak snickersy, także to zrobię to, jeśli nie znajdę oryginalnej oczywiście. Szukamy. Ha, łebek mam. Ale nie ma tej kolejki wewnątrz.
Dobra. Jeszcze mam takie małe. O. Tylko czy to wejdzie? Ty, no prawie jak oryginał, bo to od ruskiego jakiegoś telewizora, od programatora. Ale to nie oryginał. Tu mamy też od ruskiego programatora. Słuchajcie, o, podchodzące. Teraz coś się wybierze. Tu nie ma śrubki, ale mamy dwa takie. Takie duże, identyczne. Szukamy dalej. Tadam! Proszę ja bardzo. Jest oryginał, tylko na węższą. Na węższą tą. Czyli musimy tak, wykręcić śrubeczkę, rozwiercić czwóreczko wiertełkiem, nałożyć, wkręcić śrubeczkę i mamy oryginał piękny. Dobra. Także nie ma co szukać. Chyba, że znajdziemy jeszcze z grubszą ośką, znaczy z grubszą tulejką. O, tu jest jeszcze piękny, ładny, taki świetny od jasności. Mamy oryginał, wstawimy oryginał. Okej. Okej, czas na tą wisienkę na torcie, czyli oryginalne pokrętło. Ta-dam! Działa. Sonda jest. Oscyloskop jest w pełni sprawny, słuchajcie. Będziemy mierzyć wzmacniacz. A więc tak. Sonda. Generator. Ja. Dobra, powódź opanowana, także jest gites. Nawet mówię, że ładniej to teraz wygląda. Bo przynajmniej umyłem stół. Mniej więcej, gdzie nie gdzie. Czyli tak, była wisienka na torcie, była powódź, znaczy oblane, zostało oblane, może się nie rozsepnie. Do czego mieliśmy przejść? Do pomiaru tego, wzmacniacza. Wszystkie pokrętełka są oryginał. Git. Działamy. Okej, nie wiem czy to będzie widać, słuchajcie, ale zrobimy w ten sposób, że przemierzymy sobie ten wzmacniacz, że będziemy mieli podgląd jeszcze i na tym oscyloskopie, żeby porównać sobie tego, no bo był świeżo robiony. No i zobaczymy jak, co ten wzmacniaczyk potrafi. To jest wzmacniaczyk słuchawkowy, ten który był tam projektowany. I tak płynnie przechodzimy od razu do tej drugiej części. Tutaj mamy zasilanie, słuchajcie, zasilacza. Zasilacz filtrowany 1 A, w sumie 9 V, ale daje 12 po filtracji. Nieważne, tu i tak jest stabilizator na 9 V. Okej. Rozkręcamy go sobie na maksa. Podłączamy się, tu mamy słuchaweczki, słuchafony jak dzwony. Założymy sobie, podłączamy masę oscyloskopu i wejście. Oczywiście tu mamy za bogaty sygnał puszczony. Częstotliwość w tej chwili dajemy niską, czyli 26 Hz. Tutaj będzie. Może będzie widać lepiej. Może nie. Dobra, widać coś. Kabelki muszę stąd pozbierać. I podłączamy się pod wejście kanału. Prawego czy lewego? Bo nie wiem, który podpiąłem. Ten, czyli ten.
podłączamy sobie ten drugi oscyloskop razem do tego. Spinamy dwa na raz. Wiem, że tam jakaś pojemność się wytworzy tych sond. A tam. I testujemy jego na maksa. Puszczamy sygnał 26 Hz, słyszalny oczywiście już w słuchawce. Tak, tłucze 26 Hz. 26 razy na sekundę. Jeden wielki warkot. No, musimy się wpiąć teraz, który to był kanał. Nie mamy przebiegu, a czemu? Tu podpięte, tu podpięte. Jest, tutaj mamy przebieg, to czemu tamten mi nie pokazuje? Dobra, może byśmy tak dali sinusa, nie prostokąt. No, słuchajcie, prostokąt przeniósł. Dobra. Co jest? Czemu ja go nie słyszę? Dobra, słychać. O, za bogato. Dobra, podpinamy sobie tego oscyloskopa i ustawiamy sobie napięcie rzędu 2 V, czyli tu. OK, 1 razy 2. To tutaj. Mamy 2 na działkę, czyli razy 1. A czemu? Jest. O! Tutaj coś źle zrobiłem. Okej. I tak to właśnie z tymi oscyloskopami. Częstotliwość. Okej. Mamy 42 Hz w tej chwili częstotliwość. Jak widać, pokazuje nam przebieg, tylko teraz tak, zróbmy jeszcze go do masy i ustawmy sobie poziom. Ile roboty, nie? A tamtym kliknąłem tylko auto. No i dobra, i pasuje, słuchajcie. 2 V w piku, mamy 2 V tutaj. 1 V na działkę, czyli pokazuje nam dwie działki, mamy 2 V. No to ciągniemy sobie teraz tą częstotliwość, słuchajcie, do częstotliwości 250 Hz. Już mamy tak, tak to wygląda, 250 Hz. Przyjemny dźwięk w uchu. 1 kHz przełączamy i teraz tak, mamy 1 kHz. 1 kHz ustawiamy sobie na 1 kHz. Możemy sobie 0,5 czas zrobić, czyli 2 kHz. 0,2, czyli tutaj zakres pomiarowy do 20 kHz. No. Co ja gadam? 0,2 do 5 kHz. No to jedziemy. Widać już harmoniczno tutaj, a tam jeszcze nie. Na tym to nie zobaczysz harmonicznie, bo nie ma opcji nawet, żeby to zobaczyć. No dobra, ale mamy cały czas te same napięcie, słuchajcie. Dwie działki razy 0,1. Czyli razy 1, 2 V. 2 V, 0,15 na tamtym pokazuje mi wykres.
napięcia. No to dobra, to co? To jedziemy wyżej. Sześć kiloherc. Dziesięć kiloherc. Zakres pomiarowy na 0,5. Mikro, milisekundy, nie mikro, bo w mikro jest inaczej, milisekundy. No jest, tutaj mamy napięcie 2 V równiutko, no 2 V równiutko. Słuchajcie, ekstra. Zaczyna to pokazywać, 10 kHz pokazuje, 15 kHz też pokaże. No mamy 2 V, zmienimy sobie teraz napięcie 13 kHz. Już w uchu to zgasło, a tu nadal mamy 2 V. A tu mamy 1,89. Zobaczcie, 0,1 V spadło. Na tym mało to widać. Możemy sobie ostrość ustawić. Jasność. Do kamerki. Ale dwie działki są, słuchajcie. Dwie działki są. No to jedziemy jeszcze wyżej. Ultradźwięki, słuchajcie, wchodzimy. 25 kHz. 25 kHz pokazuje na tym zakresie. No to teraz przełączmy sobie na 5 i przełączmy sobie na mikrosekundy. No i mamy od 20 mikrosekund. Zobaczcie, jaki piękny wykres przy 25 kHz. Nadal mamy 2 V. No to teraz sobie zjedźmy 27 kHz. 36 kHz, słuchajcie, nadal mamy 2 V. Co wy na ten wzmacniacz? Co wy na to? Przecież to są ultradźwięki. Od 26 Hz ruszył do 36 kHz i jedziemy dalej. Jedziemy dalej, 60 kHz. Przetwornica. Napięcie spadło do 1,4 V, czyli już zaczyna pomału spadać. Ale mamy 60 kHz. Słuchajcie, mamy 60 kHz. Razy 50, czyli 1,1, 1,5, czyli mamy w tej chwili mamy 0,5 V na działkę, czyli mamy 1, 2, 3, 0,2 V na działkę, 1, 2, 3, no 1,2, no 1,3, czyli pokazuje. Tutaj mi pokazuje na cyfrowo, nie? A tutaj 1,3 trzeba sobie przeliczać. No ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, słuchajcie, małe, fajne, zgrabne. Na Mikołaja jak znalazł. A to... Powiem tak, niczego sobie wzmacniacz słuchawkowy. Ładna obudowa. Przyzwoitej klasy wzmacniacz słuchawkowy. Dobra, to by było na tyle. Działa wszystko oryginał. Oprócz tej śrubki czwórki, którą wstawiłem, bo to była impulsowa. W następnym odcinku jeszcze większy skansen. Bym zapomniał. Jeszcze większy, bo większy. Ale za to polski. Oczywiście tak, kondensatory LV. Wszystko idzie wek. 300 ohmowy przewód. Od czego to idzie? Od siatek. Tak, od lampy oscyloskopowej. Wszystko idzie do czyszczenia, do polerowania. Cały front panel trzeba rozkręcić. I zobaczymy, co w nim nie działa. Bo prawdopodobnie kondensatory są suche i uwaliło zasilacz. Zasilacz na 2N3055 to jest dopiero staruszek. Ale Made in Poland. Następne odcinki czekają. Pozdrawiam.